Witamy Was serdecznie na kolejnym Festu Live. Wita Was Sławek Trojan i wita Was również Kamil Parada, który będzie już tradycyjnie operatorem kamer. Na zmianę, witajcie. Witamy Was serdecznie. Dzisiaj konkurs. Konkurs będzie dotyczył tematu oklejnowania w odpowiednim momencie, a nagrody, myślę, że bardzo atrakcyjne nagrody. Kamil przygotował dla Was trzy torby termoizolacyjne, które są wodoodporne i no, będą Was zabezpieczały w czasie wycieczek, w czasie jakichś wypadów w teren, żeby odpowiednie tam rzeczy nawet sobie... Nawet do pracy zabrać i ciepłe jedzenie jeszcze przez dłuższy czas będzie. Czyli termoizolacyjna, jak powiedziałem, czyli będzie, tak jak Kamil mówi, przy okazji chroniła przed, no, po pierwsze jakimś tam zmoknięciem, ale również przed wychłodzeniem naszego posiłku. I klasycznie trzy pierwsze osoby, które odpowiedzą na pytanie, które będzie w trakcie, wygrają dzisiaj akurat taką torbę, więc bądźcie czujni klasycznie na mojego maila, ale te informacje w międzyczasie będziecie dostawać. Także do zobaczenia. Zaczynamy Festu Live. Temat bardzo ciekawy, bardzo, bym powiedział, przyjemny, jeżeli chodzi o materiał, który będziemy obrabiali. Materiał, ale również maszyna, bo bohaterem tego odcinka jest maszyna do okleinowania. Mówimy na cały system perfekcyjna krawędź, czyli mamy na myśli wtedy przygotowanie materiału plus oklejenie i później obróbka. I tak też nasze live'y będą przebiegały. Co prawda przygotowanie zrobimy troszkę w innej kolejności przy temacie frezarek, a dzisiaj zajmiemy się szeroko pojętym okleinowaniem. Ja mówię przyjemna praca, dlatego że okleiniarka ma bardzo innowacyjny system nakładania kleju. Będzie on oparty na tak zwanych patronach. Co ciekawe, Festool jako jedyny ma taki system, mówimy o maszynie ręcznej, bo tego rodzaju system patronów jest znany w maszynach stacjonarnych, a tu mamy maszynę ręczną i ciekawy właśnie system nakładania kleju w postaci takich patronów. One mają swoją znormalizowaną wielkość, to jest 63 mm i 26 mm wysokości, które będą się idealnie mieściły do naszego zasobnika, do naszego zbiornika. Ja tutaj specjalnie dla Was tak przygotowałem maszynę, żeby wymienić kolor. Troszkę tego patronu, tak zwanego transparentnego, jest w maszynie i my go sobie dzisiaj wykorzystamy, ale żeby w ogóle pracować, musimy tutaj włożyć no przynajmniej jeden. My włożymy sobie od razu dwa patrony, ale czarne. Będę chciał pod koniec szkolenia wymienić z Wami kolor, ten transparentny na czarny. Czyli zaczniemy od może możliwości tej maszyny. W międzyczasie uruchomię, żeby ona nam się nagrzała, co jest ciekawe, bardzo łatwe uruchamianie i no, musimy poczekać około 8 minut, czyli myślę, że krótko. Z reguły to maszyny, które są na rynku, wymagają 15-20 minut nagrzewania, a tu mamy około 8 minut, czasami jest to mniej, ale to są jakieś tam minimalne różnice w czasie. Włącznik główny przyciskamy i przytrzymujemy około tam 2 sekund i maszyna w tej chwili zaświeciła nam się na czerwono. Może ja jeszcze na chwilę ją wyłączę, żeby Kamil pokazał po naciśnięciu, po włączeniu, pojawia nam się logo Festool na zielono, ale za chwilę zmienia się kolor na czerwono. No i ten kolor na czerwono mówi nam, że nie powinniśmy teraz tutaj nic oklejać, nawet jakbyśmy chcieli, to się nie uda, nic nie regulować, jeżeli chodzi o wysokość, ale coś możemy zrobić, na przykład dołożyć kleju. Jak powiedziałem, ja dołożę tego kleju. W tym wypadku już nawet tłok nam się cofa, czyli po uniesieniu klapki tłok się zatrzymuje, ale po opuszczeniu, nawet jak nie naciskam, bo tu jest przycisk do cofania tłoka i dokładania kleju, ale w momencie jak się klej skończy, to automatycznie maszyna sama się cofa. No i taki mamy właśnie tu przypadek, że klej na zero ja wypracowałem po to, żeby wymienić kolor. Czyli żeby nie tracić tego kleju, który jest tutaj, jak powiedziałem, około jednego patronu, będziemy w trakcie szkolenia ten klej zużywać. A na koniec zrobimy wymianę kleju na kolor czarny. Czyli teraz czekam, jak tłok dojedzie do końca.
Czyli zasięg też, bo zaraz będziemy widzieli na wyświetlaczu kilka ważnych, istotnych informacji. Ja opowiem dokładnie, co to za informacje. Czyli dostałem sygnał akustyczny, że tłok dojechał do końca. Mam również na wyświetlaczu pokazane, że klapka jest otwarta. I wkładamy tyle patronów, ile się zmieści. W naszym przypadku są to dwa w kolorze czarnym. Tutaj jest czujnik. Jeżeli ten czujnik dotknie do drugiej części czujnika, to maszyna dostaje sygnał, czy ten tłok, który z potężną siłą, około 400 kg na centymetr kwadratowy, dopycha nam klej do kratownicy, do grzałek. Tych grzałek jest tutaj 5. Maszyna jest o mocy 1200 W, czyli takie grzałki właśnie, 5 grzałek o mocy 1200 W, na bieżąco rozgrzewają klej, ten, który będziemy zużywali. Co jest ciekawe, ten klej może być pół roku nieużywany, pół roku czy rok nieużywany i my go za chwilę możemy po włączeniu normalnie eksploatować, używać, czy nie ma tak jak w konkurencyjnych rozwiązaniach, że klej trzeba co jakiś czas wymieniać, bo on przegrzany, przebarwia się. Tutaj możemy zrobić przerwę w pracy i spokojnie za bardzo długi czas na przykład użytkować. Maszyna jest bardzo lekka, mobilna, jak na kleiniarkę. Waży zaledwie 7,9 kg, czyli niecałe 8 kg. No i co jest ważne, też ergonomia, czyli ja praktycznie trzymając później w trakcie klejenia, jestem w stanie jedną ręką maszynę obsługiwać. Ona ma swój napęd, czyli jak będziemy kleić, to też zobaczycie, że w trakcie klejenia ja nie muszę nic popychać, ona będzie sama narzucała tempo i to tempo będzie w dwóch wersjach, dwóch opcjach, czyli będę mógł kleić albo 4 metry na minutę, albo 2 metry na minutę. Będę oklejał za chwilę blat, który przygotowałem tutaj z Kamilem dla Was. No i na prostej będę kleił trochę szybciej, na zakręcie, żeby dokładnie dokleić narożnik, to troszeczkę sobie zwolnimy i później znowu jak wyjdę na prostą, będę mógł kleić szybciej. Ale omówmy jeszcze sobie nasz wyświetlacz, ponieważ jest tu dużo informacji. Przed chwilą nie było zasięgu w ogóle, jeżeli chodzi o klej, po dołożeniu naszych patronów, czyli klej, który jest tu schowany, on jest nieliczony. Ale jak mówię, jeżeli sobie dobrze zaplanujemy pracę, to teraz ja będę go zużywał, żeby niepotrzebnie nie wypychać tego kleju transparentnego, tylko go wykleić. I dopiero końcówkę, która tam zostanie, to będziemy już mogli sobie wtedy wypchnąć tak zwanym płukaniem. Ale to do tego dojdziemy i to omówię. Mamy w tej chwili 33,8 metra, jeżeli chodzi o zasięg. Dotyczy to zasięgu, jaki jest ustawiony na maszynie. Na razie nie chcę nic regulować, do tego za chwilę dojdziemy. To, co mogę teraz zrobić, to po dołożeniu kleju mogę na przykład wyregulować sobie ilość kleju, który chcę użyć. Tu mamy przycisk, cztery przyciski w ogóle. Przycisk menu, czyli po naciśnięciu jednokrotnym miga mi strzałka od ilości kleju. No i tutaj możemy sobie zwiększać ilość kleju, na przykład jeżeli wiem, że materiał, który będę oklejał, jest rzadki, nie jest gęsty, tylko struktura jego jest rzadka, to ustawiam tego kleju więcej i zapisuję ostatnim przyciskiem. Z kolei, jeżeli mamy sytuację rano w warsztacie chłodno, czyli dwa razy naciskam menu, miga mi temperatura, no i wtedy mogę troszeczkę podgrzać, żeby nasze klejenie było na przykład na 200 stopniach. Później jak się warsztat ogrzeje, będziemy mieli już warunki odpowiednie, to mogę sobie zmniejszyć. Ja tutaj zwiększyłem tę temperaturę przyciskami, ale mamy również opcję taką, że mogę sobie zadać dwie temperatury. Wszystkie kleje Festoola, czyli te standardowe, nazwijmy to, czyli taka bardzo ważna zaleta tej maszyny, to jest właśnie możliwość używania różnych kolorów i jak powiedziałem, jeden kolor sobie tutaj z Wami chcę wymienić, czyli z tego transparentnego wymienimy na czarny. Mamy jeszcze biały, mamy jeszcze brązowy, plus kleje poliuretanowe, czyli jeżeli byśmy chcieli porównać nasze kleje standardowe, te, które tutaj widzicie, te cztery patrony, one są w klasie D1, czyli kleje takie standardowe, gdzie nie ma ryzyka zbyt dużej wilgotności, zbyt wysokich temperatur, to wtedy te kleje się sprawdzają. Ale tam, gdzie będziemy do łazienki, do kuchni chcieli wykonać meble, czy do gastronomii na przykład, tam, gdzie jest cały czas bardzo jakaś duża wilgotność, czy wysokie temperatury, to polecamy kleje poliuretanowe. I te kleje poliuretanowe mają to do siebie, że po pierwsze, że są w klasie D4, czyli bardzo odporne na wilgoć, na warunki atmosferyczne.
Mają również okres przydatności, tylko rok od produkcji. Czyli tutaj nie można sobie robić zapasów, jeżeli nie wiemy, czy wykorzystamy. Na bieżąco trzeba po prostu zamawiać w momencie, jak chcemy takie klejenie wykonywać. Co jest bardzo ważne i niestety klienci często tego nie wiedzą, kleje poliuretanowe wymagają czyszczenia detergentem. Czyli Festool ma w ofercie oprócz kleju również takie detergenty, czyli czyścik w kolorze czerwonym i mamy 6 godzin na wypłukanie maszyny, czyli po użyciu kleju poliuretanowego po 6 godzinach maksymalnie muszę użyć detergentu, żeby no, wszystkie te elementy, które są używane do klejenia, czyli przede wszystkim nasz tutaj radiator plus dysza, która w tym wypadku jest też tym elementem naprawdę gorącym. Reszta elementów jest tak izolowana, że ja się nie poparzę. Jedyna rzecz, która tutaj jest gorąca w temperaturze jak klej, czyli w tym wypadku 200 stopni, to jest nasza dysza. I tutaj uważamy, żeby ręką nie dotykać. A reszta, jak powiedziałem, izolowana termicznie, że nie czujemy tej temperatury. Jak powiedziałem wcześniej, mogę sobie zadać temperaturę od razu, czyli ja cofnę jeszcze raz na, tylko że zrobimy dwa razy. Teraz sobie przestawimy metry i jesteśmy znowu na stopniach. Zmniejszę na 190 stopni i zapiszę. I tutaj tym przyciskiem mam maszynę tak skonstruowaną, że mam opcję wyboru i 200 stopni mam na stałe zapisane, czyli ja mogę sobie skorzystać z tego szybkiego wyboru, 190 albo 200 stopni. Czyli rano zamiast wchodzić w menu i przestawiać to na piechotę, że tak powiem, to możemy błyskawicznie tym przełącznikiem sobie jedną z dwóch temperatur wybrać i albo to będzie większa, albo będzie mniejsza. Zakres temperatur jest od 110 do 210 stopni, czyli myślę, że bardzo szeroki zakres. Maszyna w tej chwili dała nam sygnał akustyczny, że jest gotowa do pracy. Na wyświetlaczu mamy, jak powiedziałem, stację benzynową, czyli znaczek dystrybutora, czyli zasięg naszego kleju, który tutaj jest 23,9 metra. Obok mamy termometr i jedynka, czyli to jest ten mój wybór 190 stopni. Na dwójce, czyli zaświeciła się dwójka, jest 200 stopni. Poniżej mamy prędkość klejenia. Czyli jak powiedziałem, będę kleił za chwilę blat na dwójce, na zakręcie zwolnię na jedynkę, czyli tym przyciskiem, może Kamil tu jeszcze pokaż, że nam z dwóch strzałek zrobi się jedna, czyli pod palcem wskazującym, tym przełącznikiem, tym spustem zmniejszamy prędkość, czyli jak jedna strzałka się świeci, to jest 2 metry, jak dwie strzałki się świecą, to jest 4 metry na minutę. No i na dole jeszcze widać menu do wyboru właśnie w zależności od później temperatury, ponieważ maszyna jest produkowana na cały świat, mamy tutaj stopnie Faradaya do wyboru, albo stopy, czy cale zamiast metrów. My pracujemy w systemie metrycznym, czyli tych zmian ja tutaj nie wykonuję. Jak powiedziałem, w naszym przypadku będą to metry. Maszyna jest gotowa do pracy, czyli teraz mogę już regulować sobie wysokość. Ja powiedziałem, że tego kleju mamy na 23 metry, ale to dotyczy obrzeża takiego, czyli 22 mm. Na płytę 18 zawsze dobieramy tak obrzeże, żeby była minimum 4 mm szersze niż materiał. Chodzi o to, żeby 2 mm wystawało nad elementem i 2 mm pod, 2-3 mm pod spodem. Maszyna jest tak skonstruowana, że zawsze będzie wystawało 2 mm obrzeża nad materiałem. Jakie byśmy obrzeże nie wzięli, na górze będzie zawsze 2, cała reszta na dole. Czasami są przypadki, że nie mamy obrzeża w odpowiednim dekorze przy tej szerokości, którą potrzebujemy i trzeba zastosować szersze, ale na górze będzie zawsze 2 mm. Tu pokażę, jak maszyna nakłada klej, bo to jest, myślę, że bardzo ciekawe, czyli w tym wypadku i też od razu zobaczmy 23,9 metra zasięgu przy tym ustawieniu kleju. Może Kamil jeszcze zróbmy jedną tutaj rzecz, żeby było, ja może cofnę na początku do minimum kleju i na minimalnej dawce kleju mamy 39 metrów, czyli urosło nam z 32 do 39. Jeżeli zwiększam ilość kleju, zobaczmy, jak zasięg maleje, czyli jeżeli ktoś ma potrzebę 17 metrów, czyli niemalże o połowę mniej nam się zrobiło. Ja tu ustawię dawkę średnią, ale chodzi o to, żebyśmy mieli świadomość, że jak zwiększam ilość kleju, to automatycznie też zmniejszy mi się zasięg klejenia.
O, ustawmy sobie w takim położeniu i przy takiej średniej 1/4 dawce kleju ja zawsze musimy dobrać wysokość, można powiedzieć, tej szczeliny do naszego obrzeża, czyli kręcąc tym pokrętłem, płyta środkowa jest regulowana góra-dół. Czyli naszym zadaniem jest zawsze skasować luz do zera i później kliknąć 2 mm luzu, czyli 1 mm, czyli tutaj wystarczy jedno kliknięcie, żeby obrzeże miało swobodę do przesuwania się. Jedno naciśnięcie to jest wprowadzenie obrzeża między dwa wałki, między dwie rolki, które tutaj cały czas to obrzeże właśnie będą posuwały do przodu, ale one tylko teraz wciągnęły przed fotokomórkę. Maszyna ma fotokomórkę i teraz drugie naciśnięcie spowoduje, że będzie sygnał do nadawania kleju, nakładania kleju. I obrzeże już wyjeżdża z klejem. Co jest ciekawe, fotokomórka również widzi końcówkę naszego obrzeża i wyłącza klej odpowiednio wcześniej, czyli jakieś 3 cm przed końcem klej już jest wyłączany, żeby nie było sytuacji właśnie, że klej nam się gdzieś ciągnie i później wszystko mamy ubrudzone, łącznie z nami. Czyli to jest bardzo istotne, odpowiednie wyłączenie w odpowiednim momencie kleju. Dla przykładu, czyli to było 18, czyli minimalna wysokość obrzeża, a właściwie wysokość minimalna to było 22, czyli to nie była nawet minimalna. Minimalna to jest to. Czyli 18 mm możemy oklejać maksymalnie, później jakieś tam pośrednie 30, 42, 45 do 65. Może od razu, jak jestem przy temacie tych obrzeży, możemy oklejać PCV, możemy oklejać okleiny naturalne, możemy ABS, możemy jakieś, powiedzmy, laminaty, mogą to być naturalne obrzeża z obłogów czy z fornirów kilku sklejonych ze sobą. No i aż do ABS oczywiście, aż do 65 mm, czyli i szerokość bardzo ważna, bo to jest od, jak powiedziałem, 18 do 65. Oczywiście grubość materiału może być i 10 mm, tylko wtedy tego obrzeża będzie wystawało odpowiednio więcej. Jeżeli mówimy 65, to jest szerokość obrzeża, czyli też materiał musi być odpowiednio mniejszy, tak jak powiedziałem, około 4 mm powinno być mniej niż nasze obrzeże. Teraz pokażę dla porównania, czyli Kamil, jeszcze raz poproszę Cię, żebyś tutaj się przysunął bliżej, czyli jeszcze raz cofniemy się do tego ustawienia. Tu mieliśmy zasięg w tym wypadku 31,4 po naszym oklejeniu. I teraz zobaczmy, jak biorę szersze obrzeże, otwiera nam się automatycznie cała masa dysz, które będą musiały ten klej nanosić. Czyli bardzo sprytnie, powiedział, bardzo ciekawie jest to wszystko przemyślane. Znowu, pierwsze naciśnięcie to jest wprowadzenie obrzeża przed fotokomórkę i drugie naciśnięcie to już jest ruch. O, kurczę, sorry, musiałem troszeczkę pomóc. Drugie naciśnięcie to już jest wyjście obrzeża i widzimy, jaka jest różnica, czyli w tym wypadku nasz klej jest nanoszony w postaci takich nitek, czyli tutaj na starcie troszeczkę źle było zacięte i troszeczkę dłużej podtrzymałem obrzeże w maszynie, troszeczkę kleju więcej się naniosło, czyli przy tak szerokim obrzeżu warto troszeczkę stępić krawędź, żeby łatwo ona weszła do maszyny. No ale mamy przykład przy wąskich obrzeżach, no i teraz zobaczmy, co się stało z naszym zasięgiem. Po naszym oklejeniu zmalała nam ilość na 8, przy tej ilości 8,6. Czyli gdybyśmy kleili cały czas takie szerokie obrzeża, to byłoby to 8,6 metra, taki zasięg. Oczywiście my akurat nie będziemy potrzebowali takich szerokich kleić, czyli mam dokładnie informację, na ile kleju starczy mi w danym momencie w maszynie. Ja troszeczkę cofnę, czyli ustawię sobie odpowiednie położenie, bo będę, jak powiedziałem, chciał kleić blat. Może jeszcze słówko na temat naszych tutaj elementów, które są przygotowane do klejenia. Czyli jeżeli omówiliśmy sobie już obrzeża, omówiliśmy sobie maszynę, przynajmniej w tych podstawowych zastosowaniach. Ja jeszcze później będę omawiał pewne elementy w trakcie klejenia. Także co tutaj jest istotne,
założenie stołu, czyli do naszej pracy będę musiał zamontować stół, czyli poluzować śrubę i zamontować stół prowadzący. On jest, może też informacja, w tej chwili ze stopą bakelitową, a pokażę za chwilę do wrażliwych materiałów, tam gdzie będzie sytuacja, że będziemy oklejali jakieś bardzo delikatne elementy, wówczas potrzebujemy, tu jest cały zestaw może, czyli maszyna jest sprzedawana w zestawie, w skrzynce, czwórce, my to mówimy czwórka, i w takiej samej skrzynce osprzęt, czyli już mamy nawet duży fragment stołu, gdyby trzeba było na tych systemerach jakieś prace wykonywać, to jest myślę, że też bardzo istotne, czyli modułowa budowa skrzynek powoduje, że te skrzynki są idealnie tej samej wysokości i służą często do jakiejś właśnie pracy, do podkładania, czy czasami szafki jak się wiesza, to też się wykorzystuje. No i w skrzynce z maszyną mamy miejsce na kleje, czyli jakaś tam podstawowa ilość klejów jest tutaj zapakowana. Maszyna w skrzynce, czyli też bardzo istotne, łatwo będzie ją zabrać gdzieś na wyjazd, na montaż. A w drugiej skrzynce mamy sporo elementów przydatnych do wykańczania powierzchni, do takiego już finiszowego wykończenia, czy nawet w trakcie pracy. Czyli co my tu mamy? Mamy zasobnik, z którego ja będę korzystał później, jak będziemy oklejali długi element, nawet tu i przy tym blacie też warto z tego skorzystać. Zasobnik montujemy bez żadnego narzędzia, czyli wystarczy, że ja go sobie tutaj zapnę w ten sposób i zablokuję przyciskiem. Mamy tutaj taki przycisk blokowania. Ja go za chwilę zamontuję, bo potrzebuję jeszcze ustawić maszynę do wysokości naszego obrzeża, także za momencik. Mamy w skrzynce cyklinę do zbierania nadmiaru, to później też wykorzystam, do zbierania nadmiaru, kleju, który zostanie po naszym frezowaniu. Mamy mleczko polerskie, czyli tam, gdzie będę chciał jakiś bardzo wysoki standard nadać moim elementom. Po jakiejś wstępnej obróbce szlifowania będę mógł nawet polerować. Mamy do tego właśnie papiery ścierne, mamy później włókniny delikatniejsze już niż papiery ścierne i na końcu filc twardy, żeby wykonać właśnie jakieś polerowanie. Stopka mówiłem, czyli delikatna stopa w tym wypadku z filcem. Stopa oczywiście ma sztykfix, czyli taką przyczepną tkaninę, na którą nakładamy sobie filc. I stopa do wrażliwych elementów, czyli jeżeli mamy jakieś lakierowane, czy jakieś bardzo gładkie, połyskowe elementy, to wtedy z tą stopą będzie zdecydowanie bezpieczniej. Mamy dodatkową rolkę w zestawie, którą też wykorzystamy w przypadku oklejania jakichś elementów narożnych. Też to mamy przygotowane, będziemy to wykonywali. No i oczywiście całość, wszystkie te prace wykonujemy z klockiem, który jest też ergonomiczny, bardzo wygodnie wyprofilowany, żeby nasza praca była w tym wypadku nie męcząca. Te elementy sobie na razie odkładamy, ja potrzebuję tylko zasobnik, tak jak powiedziałem, i do tego może jeszcze informacja ważna. Klej sprzedawany jest w takich pudełkach z patronem, w tym wypadku 48 takich patronów w pudełku. Jeden patron przy płycie 18, przy takiej średniej dawce kleju, mówimy, że na około 15-16 metrów obrzeża wystarczy. Jeden patron. A jak powiedziałem, tu jest 48, czyli parę set metrów możemy spokojnie oklejać. Oczywiście te inne kolory tak samo pakowane, czyli tak jak ten transparentny, najpopularniejszy, tak samo i pozostałe. Z maszyną dostajemy oczywiście instrukcję obsługi, dostajemy też tą cenną informację, co już nieraz z Kamilem żeśmy mówili, ale jeszcze raz przypominamy, rejestracja do gwarancji All Inclusive tylko i wyłącznie przez klienta, nie przez dystrybutora. No i oczywiście ochrona później będzie serwisem All Inclusive przez Westula. Warto przestrzegać, żeby nie stracić tych usług. No i ciekawostka do tej, można powiedzieć, pracy z Konturo. Festool zorganizował czy wydrukował taką fajną książkę, podręcznik użytkowania systemu Konturo, w którym jest zawarta cała instrukcja, jak dane prace wykonywać, co jest potrzebne ze sprzętu, jakie ustawienia, jakie parametry.
Bardzo przydatny podręcznik. My sami też z niego korzystamy. Jeżeli nie za często kleimy, to wiadomo, że pewne rzeczy się zapomina. 83 strony, nawet miejsce na jakieś swoje tam notatki. Czyli bardzo przydatna rzecz. Kamil pokaże, jak można ją sobie w wersji elektronicznej ściągnąć, żeby nie trzeba było fizycznie, prawda, jej posiadać. To temat... Pod linkiem, który jest teraz wyświetlony, znajduje się właśnie dostęp do PDF-a tej książki, tego podręcznika użytkowania, ale też klikając w link, który jest w opisie, bez problemu zostaniecie przeniesieni, żeby pobrać sobie taką książkę w PDF-ie na telefon, tablet czy komputer. No właśnie, czyli mamy jasność. Ja w tej chwili przygotuję maszynę, żeby okleić tą krawędź blatu, czyli blat po prostej był cięty pilarką, na zakręcie frezarką i później delikatnie szlifierką krawędziową jeszcze wyprowadzony, żeby gdzieś tutaj nie było prawda, przejść widocznych między frezarką a pilarką. I teraz sobie to okleimy, czyli dobieram znowu luz dla maszyny. Mamy tutaj po pierwsze skasowany luz, teraz lekkim kliknięciem robię luz, żeby to obrzeże swobodnie się zmieściło. I co jest ważne, do klejenia ja potrzebuję zwinąć nasze obrzeże odwrotnie. Czyli w tym wypadku, tak jak było fabrycznie zwinięte, ja muszę to odwrócić. I ta lewa strona do naszego zasobnika możemy 16 metrów obrzeża zmieścić. Jeżeli mówimy o obrzeżu, jeszcze muszę troszeczkę mocniej, bo nie zmieściłoby się. Czyli żeby w trakcie klejenia to obrzeże gdzieś nie zabrudziło się, nie było ciągnięte po ziemi, to my go sobie właśnie chowamy tutaj do zasobnika. Zasobnik czy magazynek montujemy sobie na maszynie i wprowadzam początkową część między ustawione już tutaj te fragmenty płyty. No i dwie rolki, które znowu wprowadzą nam obrzeże do maszyny i będziemy mogli w trakcie klejenia swobodnie sobie maszynę prowadzić. Ja to odsunę, zrobię miejsce dla stolika, oklejniarki, jest ok. Startuję zawsze od prawej strony. Ja troszkę więcej omówię później przy formatkach. Na razie sobie zróbmy to klejenie tylko tak na szybko. Czyli mamy dwójkę, na proste, jak powiedziałem, będę kleił na dwójce, później troszeczkę prędkość sobie zmniejszę, żeby na zakręcie było na jedynce. No i pierwsze naciśnięcie, wprowadzamy nasze obrzeże, przed fotokomórkę. Linia startu, czyli tutaj przykładamy sobie oklejniarkę, przykładamy również wałek do elementu i cofam centymetr, żeby widzieć, kiedy obrzeże wyjdzie troszeczkę za materiał. I w momencie wyszło. Jak powiedziałem, maszyna ma swój napęd, czyli ja mogę, zobaczcie, nawet jedną ręką sobie radzić. Maszyna sama jedzie, ja tylko, no powinienem trochę dopychać, jeżeli chcę, żeby to było solidnie oklejone, dopycham oklejniarkę do blatu, żeby jak najmocniej te żyłki, które pokazywałem wcześniej, były rozpłaszczone, wciśnięte w blat, to wtedy to oklejenie rzeczywiście będzie bardzo, bardzo solidne. No i tu na zakręcie, jak powiedziałem, zwalniam. Czyli teraz zwolniliśmy i już teraz przyspieszam, bo już wyjeżdżam na prostą. Troszeczkę muszę wyjechać. I ok. No i teraz ile docięliśmy, tyle muszę tego obrzeża przepuścić przez maszynę. Czyli nie warto zbyt dużo go, prawda, docinać nadmiaru, tylko tak, żeby wystarczyło około 10 cm, mówimy, w zupełności wystarczy. I też tu widać wyraźnie, kiedy fotokomórka zauważyła koniec obrzeża i wyłączyła podawanie kleju. My sobie to zostawimy, ponieważ obróbkę będę z Kamilem wykonywał za tydzień, więc w tej chwili my to sobie zostawiamy, żeby blat razem z wami za tydzień obrobić dodatkowo, ale jeszcze na tym blacie później pokażę wymianę kleju. Czyli na razie temat blatu wędruje na bok, a my zajmiemy się poszczególnymi możliwościami. Czyli ja powiedziałem tutaj o jednej bardzo ważnej rzeczy, wszechstronność maszyny, jeżeli chodzi o ogólnie możliwości.
Wszechstronność to znaczy, że będę mógł naklejać proste, będę mógł naklejać promienie zewnętrzne, czyli tu było widać na tym blacie promień zewnętrzny, będę mógł naklejać promienie wewnętrzne, które pokażę. Będę mógł oklejać również skosy, będę mógł oklejać wcinki wewnętrzne, czyli tak jak czasami mamy szafkę narożną, także również to sobie okleimy. Będę mógł oklejać również bardzo małe elementy. Do tego będzie nam przydatne stanowisko w stole, które też przygotowaliśmy. Zacznę od porównania, czyli tutaj ja od razu, nie ukrywam, mam drugą maszynę. Chodzi o ten klej, o którym mówiliśmy, może nawet do tego tematu to za chwilę przejdę. Zacznę od oklejenia formatki jeszcze po łuku i pokażę, jak sobie radzi na promieniu, czyli tutaj skorzystamy też z pompy próżniowej. Warto może wspomnieć słówko, która już była też nieraz omawiana, i stanowisko. Jeżeli byśmy oklejone elementy chcieli kłaść na stole, no to obrzeże będzie zgniatane, będzie to niewłaściwa praca, czyli powinniśmy jakieś zbudować sobie stanowisko albo mieć taki system właśnie próżniowy, czyli uruchamiam pompę i po nałożeniu formatki mamy wszystko gotowe do pracy. No i teraz pokażę, jak dobieramy sobie obrzeże. Czyli jeżeli chcemy czarny element, jakieś tu czarne akrylowe sobie dobiorę. Z jednej strony ustawiamy na 0 i jak powiedziałem wcześniej, doliczamy z drugiej strony około 10 cm. I wystarczy, mam do tego gilotynę, którą widzieliśmy, ewentualnie możemy sobie to naciąć. O, i w ten sposób obrzeże docięte, ono już jest przygotowane do oklejania. No i zmniejszam teraz szczelinę, czyli ta szczelina była do naszego blatu, czyli około tam 42 mm szerokość tej szczeliny wynosiła. Teraz ustawiamy sobie do płyty 18 plus, jak powiedziałem, około 4 mm naszego obrzeża, czyli na 22-23 mm jest ustawiona maszyna. No i znowu, ponieważ jesteśmy na dwójce, myślę, że ta dwójka tu bezpiecznie może być, chociaż też możemy zrobić tak jak przed chwilą, może teraz na spokojnie omówię, jak wygląda oklejanie, czyli jeszcze raz, na maszynie, na stoliku jest punkt startu, gdzie obrzeże zaczyna kleić, rolka prowadząca, czyli rolkę prowadzącą na początku dosuwam do formatki, do roga, a później odsuwam około centymetra. No i jedno naciśnięcie to jest wprowadzenie obrzeża, u nas już jest wprowadzone, tu zresztą widać, zobaczmy, w piktogramie widać, że obrzeże jest załadowane. Mam 20 sekund, żeby to obrzeże zaczęło być oklejane. Jeżeli tego nie zrobię przez 20 sekund, to maszyna się zresetuje. Czyli nie czekamy, włączamy. I tutaj dojeżdżając do zakrętu zwalniam, żeby na zakręcie na tym wolniejszym biegu sobie solidnie dokleić. Wychodzę na prostą, przyspieszam. Tu jest promień łagodny, także ja mogłem całość oczywiście na dwójce kleić, ale chodzi mi o to, żeby pokazać właśnie, jak łatwo jest manewrować, sterować. Tu, gdzie jest wygodnie, prosto, no to 4 metry, a później troszeczkę zwalniamy. Teraz będę chciał okleić dwa elementy jednakową okleiną, żeby pokazać, czy jest sens dobierać kolor kleju do formatki, czy nie. Mamy białą formatkę, mamy białe obrzeże. Ja tutaj dotnę w tym układzie jedno obrzeże i drugie. Wcześniej sobie już przygotujemy. OK. Czyli jak mówię, wystarczy delikatnie naciąć i złamać. Ewentualnie możemy to zrobić naszą gilotyną czy przyrządem do przycinania. Ja później będę pokazywał, że ten przyrząd jest niezbędny przy pewnych pracach. Za chwilę będziemy to oklejali, gdzie musimy mieć kąt prosty. Czyli teraz nożem obcinając, tego kąta prostego raczej nie mam. Może potrafiłbym troszeczkę lepiej to zrobić, ale nigdy nie będzie gwarancji kąta prostego. A nasz przyrząd jest w stanie to wykonać bardzo precyzyjnie. Tylko może drugi przyrząd wezmę. Momencik.
Okej, okay, w tej sytuacji widzę, że ten przyrząd musimy znaleźć. Ja sobie przezbroję ten, bo on jest ustawiony do kół, czyli od razu też widać, że możemy go wykorzystywać w przypadku prostych, ale i kół. Okej, teraz do prostej. Okej, możesz Kamil go dać. Mamy. Czyli, bo mamy dwa zestawy, także już tutaj, o. Jeden miałem już przygotowany do kół, ale ja myślę, że razem to sobie zrobimy. No i teraz, przykładając obrzeże w ten sposób, jesteśmy w stanie docinać idealnie kąty proste. Akurat do tego naszego oklejania nie jest to konieczne. Tutaj naszym zadaniem jest sprawdzić, jaka będzie różnica między klejem szarym, czy powiedzmy tym transparentnym właściwie, który jest w maszynie, a klejem białym, który mam w drugiej maszynie. Czyli świadomie zwiększam ilość kleju na maksa, czyli zwiększamy ilość kleju maksymalnie, żeby zobaczyć, jak to będzie wyglądało. OK. I oklejamy tym transparentnym klejem najpierw. OK. Dobra. I to samo zrobimy drugą maszyną, która może tu jeszcze, Kamil, pokaż ona, bo też tego nie mówiłem. Mamy na dole sekundnik. Od 8 minut cały czas maleje nam tutaj czas do włączenia maszyny. Czyli w tej chwili jest minuta 40, to zanim nam się maszyna do końca nagrzeje, ja mogę w tej chwili skrócić nasze obrzeża, czyli przyrząd do obcinania nadmiaru obrzeża, czy gilotyna, tak popularnie mówiąc, będzie nam służyła do skracania obrzeży od 18 mm do 65 i przy tych grubościach, które stosujemy, czyli tutaj od 0,5 do 2 mm, ta gilotyna będzie nam służyła. Do trójki nie zalecamy, optymalnie jest między 0,5, czyli może być 0,5, może być 1, może być 1,5, może być 2 mm grubości. Czyli nasze przycięcie bardzo łatwe i skuteczne, na tyle skuteczne, że nie trzeba nic poprawiać, mamy dokładnie wyrównane krawędzie. No i tu możemy już w tej sytuacji, no, może chwilę poczekajmy jeszcze, akurat ta maszyna nam się dogrzewa, czyli zmienię teraz położenie i to, co mówiłem, gdyby nie było naszego stanowiska wag systemu, to obrzeże by nam haczyło na stole i w momencie dociskania ściskami uszkodziłbym to. A tak możemy sobie swobodnie ustawić w ten sposób, zablokować i kleić w tej chwili drugą stronę. Obrzeże jest gotowe. I nasza maszyna z białym klejem, czyli tutaj może, Kamil, pokażmy ten biały klej. Czyli jeżeli klapkę mogę unieść, no tłok tutaj dociska na tyle skutecznie, że ja go nie jestem w stanie wyciągnąć. Ale co chcę powiedzieć, że jeżeli wymieniamy klej, to te patrony, które nam się uda wyciągnąć, wyjmujemy i wkładamy kolor kleju, który będziemy akurat chcieli uzyskać. Po dociśnięciu, po opuszczeniu klapki, tłok nam cały czas dopycha klej i maszyna dała sygnał, że jest gotowa do pracy. Zróbmy teraz oklejenie tym białym klejem. Czyli znowu zasada jest ta sama, czyli wprowadzam, może jeszcze zwiększymy też ilość kleju, czyli tutaj zanim zacznę kleić, akurat jest ok, taka sama ilość kleju jest w jednym i w drugim przypadku. I zobaczmy, jak to będzie wyglądało z białym klejem. OK, tak, żeby nam nie przeszkadzało. I mamy idealnie doklejone paski, które pojawiają nam się w czasie klejenia. Tu może, Kamil, pokaż. One w czasie dociskania mojego zamieniają się w linię prostą, można powiedzieć, czy w prostą powierzchnię, płaską powierzchnię i dzięki temu jest naprawdę solidnie to doklejone. To obrzeże, które byśmy chcieli oderwać, naprawdę trzeba dużo, dużo wysiłku włożyć, żeby je można było usunąć. No i
Tak samo jak przed chwilą robiłem, czyli z prawej strony, może troszeczkę przysunę do siebie, z prawej strony, jeżeli gilotyna leży sobie na elemencie, z prawej strony prawa ręka, nawlekam między noże i jednym ruchem przycinam. Lewa strona, lewa ręka, ta sama sytuacja, czyli nawlekam pomiędzy noże, przycinam i gotowe. Czyli mamy już elementy obrobione i teraz ja sfrezuję nadmiar, żeby ocenić właśnie różnicę między jednym a drugim klejem. Okej. Mamy sfrezowane, troszeczkę kleju tutaj jeszcze jest więcej, bo ja tego kleju rzeczywiście dałem dużo, czyli teraz frezem ciężko by mi było ten klej usunąć, ale mamy taką cyklinę, która jest w stanie nam ten nadmiar kleju bez problemu usunąć. No i tu przypatrzmy się, jak wygląda ta szczelina przy kleju transparentnym, jest wyraźna. Czyli ten kolor kleju transparentnego powoduje, że widać to obrzeże doklejone. Zobaczmy, jak to będzie wyglądało w przypadku białego kleju, czyli też robię sobie początek, czyli start. I lekko przekoszoną cykliną, czyli ja ją specjalnie pod kątem trzymam, żeby nie działał na odrywanie, czyli nie w tym kierunku, tylko oczywiście w tym kierunku, ze sznurkiem. Sznurek ma bardzo ważną funkcję, bo on unosi cyklinę minimalnie do góry, że ona mi się nie wcina w materiał. No i jak było widać, jednym takim prostym ruchem usuwamy nadmiar. No i tutaj tak naprawdę nie widzimy, gdzie jest doklejona ta nasza doklejka, to obrzeże. Taka jest zaleta i korzyść tego, że możemy ten kolor sobie dobrać do koloru formatki. Czyli tak mamy sytuację czytelną, jeżeli chodzi o zmianę patronów. Ja później, jak powiedziałem, jeszcze wymienię sobie na inny kolor. Wcześniej mówiłem o możliwości oklejania naturalną okleiną. Tu mamy przykład, gdzie są, to jest nasze obrzeże, które użyliśmy. Cztery fornily ze sobą sklejone dają nam tutaj 2 mm grubość doklejki i teraz mogę, zresztą to będziemy razem z Wami na przyszłym szkoleniu wykonywać, czyli sfrezowanie doklejki, żeby uzyskać R2 na krawędzi. Teraz zrobię kolejną rzecz, jaką możemy wykonywać tą oklejniarką. To jest oklejanie wcinki, czyli takiego, można powiedzieć, kąta prostego za pomocą naszej maszyny. Do tego potrzebuję zmienić talerz, czyli ten talerz, który tutaj mamy standardowo z naszym systemem, na chwilę sobie odłożymy, a ja pokażę w zestawie, czyli możemy dokupić sobie zestaw trzech ssawek i tu mamy przykład, jak te ssawki wyglądają, czyli do tego zadania dobierzemy sobie optymalnie to, które jest jednym właśnie z tych trzech. Mamy dokładnie wymiary podane, czyli te standardowe to jest 215, później jest 275x100, to jest to, które teraz mamy. Mamy do bardzo wąskich elementów, czyli to akurat przyda nam się za tydzień do obróbki, to co dzisiaj bardzo wąską krawędź będę oklejał i to za tydzień sobie wykorzystamy do sfrezowania. No i jeszcze jedna pośrednia taka przyssawka, która służy do mniejszych elementów, pośrednich można powiedzieć elementów. Wszystko w skrzynce, także bardzo ważny system pakowania, który ułatwia nam pracę. Tu może jeszcze jedna rzecz. Ja mówiąc o klejach poliuretanowych, nie powiedziałem jednej ważnej rzeczy, że mamy ten kruciec do odkurzacza. Kruciec do odkurzacza, który przy normalnym klejeniu, jeżeli mamy taką halę, jak my w tej chwili jesteśmy, nie ma potrzeby, żeby tutaj odkurzacz zapinać, ale jeżeli to są małe pomieszczenia, a szczególnie jak będziemy kleili klejami poliuretanowymi, to warto zapiąć tutaj odkurzacz, najlepiej z serii CT Mini, Midi czy CT15, i wówczas możemy to zrobić w ten sposób, że jedna część odkurzacza, czy jeden wąż odkurzacza, czyli powinniśmy posiadać 2 węże. Jeden wąż odkurzacza zapinamy sobie wtedy
maszynę, a drugi wąż wpinamy do otworu wylotowego wydmuchowego. I wówczas chodzi o to, żeby powietrze zassane, to nieprzyjemny odór, który w czasie klejenia poliuretanem się może pojawić, drugim wężem wyrzucamy sobie gdzieś tam za okno i ten odór będzie rzeczywiście wędrował poza halę. A w przypadku, jak będziemy mieli tylko standardowy jeden wąż, no to siłą rzeczy to powietrze będzie wyrzucane do pomieszczenia, w którym pracujemy, no i tak naprawdę nie do końca spełni to o co chodzi. Czyli drugi wąż załatwia temat i funkcja wydmuchu, jak widać, wtedy się przydaje w naszych odkurzaczach tych serii CT Mini, Midi czy CT15. Ok. Po zmianie ssawki możemy sobie przystąpić do klejenia tej wcinki wewnętrznej. Jeżeli ja sobie zamocuję w ten sposób, troszeczkę tak, i obrzeża, które będziemy chcieli użyć, tak samo jak wcześniej docinamy, czyli pierwsza rzecz przykładamy i to, co ja mówiłem wcześniej, są takie miejsca, gdzie te nasze obrzeża powinny być docinane w kącie prostym i to jest właśnie ten przypadek. Czyli zanim zacznę oklejać, muszę dociąć nasze obrzeża dokładnie w kącie prostym. Czyli tu przykładamy sobie nasze obrzeże, jedno i drugie. I te fragmenty, które będą dochodziły do środka, to jest nasze krótsze, te fragmenty, które będą dochodziły do środka, muszą mieć dokładnie kąt prosty. No i w tych przypadkach, po pierwsze, że ja sobie zmniejszam prędkość na jedynkę, czyli naciskając ten spust, już mam teraz wolniejszą maszynę, to też dodatkowo montujemy z naszego zestawu dodatkową rolkę. Rolka dodatkowa, która będzie do narożnika lepiej tam dociskała nasz materiał. Ona ma tu swoje miejsce. OK. No i standardowo wprowadzam obrzeże i tu jak widać ta rolka jest w stanie dojść do samego narożnika. Puszczamy maszynę, nasze obrzeże powolutku sobie wędruje do narożnika, doszło do narożnika i ja resztę już doklejam. OK. Dociskam tą drugą rolką, czyli jedną część mamy doklejoną. Teraz, żeby tą stronę dokleić, maszyna klei nam od prawej do lewej. Czyli żeby tą drugą część dokleić, ja muszę obrócić nasz element na drugą stronę i nasze drugie obrzeże, które było docięte w kącie prostym, w ten sam sposób użyć do klejenia. OK, tutaj jest ustawione. Czyli również, tak jak przed chwilą, puszczamy sobie obrzeże, żeby ono powolutku doszło do narożnika. O, i w momencie, jak dojdzie do narożnika, to troszeczkę błąd. OK. No, troszeczkę tutaj, jak widać, elementy z naszego przyssania przeszkadzają. Troszeczkę powinienem to mocniej odsunąć, ale jeżeli chodzi o doklejanie narożnika, no, nie jest to idealnie. W tym wypadku należałoby się to poprawić. Co jest ciekawe, można te elementy jak najbardziej solidnie dociskać i mamy narożnik oklejony. Kolejna rzecz, którą chcę pokazać, to jest promień wewnętrzny, czyli w tym wypadku na naszej przyssawce mogę sobie zamocować element i okleić taki bardzo mały promień wewnętrzny. Jeżeli chodzi o promienie zewnętrzne, najmniejszy promień to jest 25 mm, jeżeli chodzi o promienie wewnętrzne, to jest 50 mm, czyli R50 swobodnie możemy oklejać. I to jest właśnie też przypadek, kiedy rolka nam się w tym wypadku przyda. OK. Czyli też nie przyspieszam, jeżeli chodzi o prędkość, robimy to na jedynce i czekamy, aż obrzeże się pojawi. OK. I tą rolką dodatkową jesteśmy wtedy w stanie solidnie sobie tutaj dociskać
O. I nasz promień wewnętrzny. Nasz promień wewnętrzny jest doklejony. Czasami takie prace jest dobrze we dwóch robić. Jeden klei, drugi w tym czasie gdzieś tutaj te newralgiczne miejsca dociska. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o promienie wewnętrzne. No i teraz kolej na zastosowania stacjonarne, czyli system. Ja tu mówiłem o wszechstronności, mówiłem o innowacyjnym systemie nakładania klejów, ale też warto powiedzieć o systemie, czyli system to będą nasze dodatkowe elementy w drugiej skrzynce, co mówiłem. To będzie właśnie gilotyna, to będzie cyklina do lakierowania i tak dalej, ale również do systemu należy stół. Mamy stół MFT i ten stół MFT wystarczy, że przezbroimy płytę, która jest standardowo na płytę do oklejniarki, no i zamontujemy adapter. Adapter tu już mamy zamontowany i jeżeli chcemy oklejać na przykład skosy, czy jakieś serie, krótkie serie elementów, to w stoliku będzie zdecydowanie lepiej to robić. No ja w tej chwili przezbroję maszynę, żeby ją zamontować do stołu, czyli demontuję płytę prowadzącą, która była do pracy z ręki. Ustawiamy sobie skos. Maksymalny skos, jaki mogę ustawić, to jest 47 stopni. Nas interesuje 45, czyli mam tutaj skalę na tym 45 stopni, ja sobie blokuję i to będzie skos, który nas interesuje. I wprowadzamy, trzeba tylko sobie, o, z tej strony poprowadzę, wprowadzamy maszynę tutaj w tę prowadnicę. Jedna i druga, ona nam się opiera, zapinamy elementy mocujące. Maszyna jest gotowa do klejenia pod skosem. Tylko teraz oczywiście formatka ma swoją grubość i w momencie teraz tak, muszę dodatkowo ustawić sobie na grubość, akurat my tu będziemy oklejali dwójką, więc dwójka, ta cyfra dwójka musi być w tym wypadku, żeby była w linii z dodatkową rolką i z rolką naszej maszyny. No i ustawić maszynę na grubość, znaczy na szerokość obrzeża. Czyli muszę w tym wypadku troszeczkę przeregulować. O, okej. Taka sama historia, czyli zablokować, ustawić maszynę, żeby był luz. No i wtedy też ta śruba szybko nas informuje, jeżeli wchodzi nasza formatka pod śrubę, to znaczy, że jest wszystko dobrze ustawione. No i czekamy. Pierwsze naciśnięcie to będzie wprowadzenie obrzeża do maszyny przed fotokomórkę. Tu też mogę ewentualnie zmniejszyć prędkość, czyli z dwóch strzałek. Jedna, jeżeli chcę wolniej, solidnie to dopchnąć, żeby mocno było doklejone. No i drugie naciśnięcie to już jest wyjście obrzeża z klejem. No i tu w odpowiednim momencie tylko dociskamy i jak mówię, solidnie w stoliku jesteśmy w stanie nawet solidnie to dociskać i ta jakość oklejenia będzie lepsza nawet. No i w tym wypadku na rolce sobie tej dodatkowej chwilę podtrzymamy, żeby dokleiło się. I tu mamy już wcześniej doklejone. Za tydzień będziemy te elementy sfrezowywać, obrabiać, żeby Wam pokazać właśnie, jak frezarki Festula sobie radzą z takimi różnymi przypadkami. Mamy oklejoną w tej chwili formatkę skośną. Ja wymontuję maszynę, bo chcę, kolejna operacja, jaką chcę zrobić, to oklejenie małych elementów. I małe elementy będziemy oklejali, tu mamy w sali szkoleniowej jeszcze jedno stanowisko, nie ukrywam, że takie bardziej stabilne do dużych elementów, ewentualnie do dużych serii, ten stół jest stabilniejszy, nic się nie przesunie. I chcemy użyć również nasz biały klej, czyli biorę maszynę w tej sytuacji z białym klejem, żeby zamontować sobie do naszego stołu. Okay. Luzuję tylko blokady i tak samo jak przed chwilą wprowadzamy. Czyli też podpowiedź, jak firmy chcą sobie we własnym zakresie takie stanowisko zrobić, nie ma najmniejszego problemu. Z tym adapterem dostarczamy szablon, według którego myśmy również właśnie tutaj dorobili sobie takie stanowisko, czyli duży blat, duży
stół, gdzie będzie wygodnie oklejać małe elementy. Czyli kolejną pracą, jaką chcemy zrobić, to jest właśnie oklejanie takich wąskich formatek, gdzie normalnie byłoby to kłopotliwe, a w tym wypadku znowu docinamy tylko długość obrzeża. Tu widzę, że mam aż za długie, to nie jest od tego, czyli dotniemy sobie długość obrzeża do tego elementu, który oklejamy. OK. Wprowadzamy obrzeże do maszyny i też jak zwykle, ponieważ ja tu zmieniam te obrzeża, normalnie tego nie robimy tak często, ale że ja ciągle zmieniam obrzeża, no to w tym układzie powinniśmy zawsze wyregulować luz, jak powiedziałem, na ciasno, a później jedno kliknięcie do tyłu to jest optymalny luz. No i też w tym wypadku 0,5, ponieważ nasza okleina jest 0,5, żeby te linie prowadzenia były wszystkie zgodne, czyli trzy punkty podparcia mamy dokładnie ustawione w linii prostej. Jedno naciśnięcie to jest wprowadzenie obrzeża, a nawet już dwa naciśnięcia były, czyli już możemy kleić. Jeżeli to jest proste klejenie, to mogę w tym wypadku przyspieszyć. O, i spokojnie na dwójce. Znowu widzimy końcówka obrzeża czysta, bez ciągnięcia się kleju, prawda? Czyli bardzo istotne, że możemy sterować tą ilością kleju, czyli mamy tego typu elementy. Ja tu troszeczkę kleju zmniejszę, bo też nie ma potrzeby, żeby kleju tak dużo zużywać. Mamy 23 metry, przy okazji widzę. No i kolejną pracą, jaką chcemy wykonać z Wami, to jest oklejenie w ten sposób elementu. Co prawda ja tu okleję tylko na razie te boki, a później jeszcze dół i na następnym szkoleniu sobie to wszystko razem. Tylko teraz chcąc to okleić, mogę tutaj zasymulować taką pracę na pusto. Jedna rzecz, tu jest kolizja, nie dokleimy w tym miejscu, czyli muszę usunąć rolkę prowadzącą do takich sytuacji, żeby tego nie zapomnieć. No i spokojnie możemy wtedy przystąpić do doklejenia. Znowu pierwsze naciśnięcie i drugie. Jesteśmy na drugim biegu, czyli tutaj muszę dość sprawnie manewrować. OK, i jesteśmy, no, nadmiar można było mniejszy. Jak widać, temperatura jest spora, czyli to obrzeże robi się bardzo elastyczne i łatwo nam te kształty jest okleić. To zostawiamy sobie na następny tydzień, czyli na następnym szkoleniu, jak będziemy obrabiali krawędzie, to nam się to przyda. A nam została jeszcze wymiana kleju. Maszyna jest cały czas gotowa do pracy. Nie wiem, czy mówiłem, ale to najwyżej jeszcze raz powtórzę. Maszyna jest przez 15 minut gotowa ciągle do pracy. Jeżeli przez 15 minut nie dotkniemy do wyłącznika, czy do włącznika głównego, czy do tego startowego, to maszyna zacznie nam się składać, czyli pojawi nam się wiatrak i zacznie maszyna nam się stopniowo składać. My nie chcemy, żeby ona się składała, czyli od razu ją uruchamiam i przystąpimy do wymiany kleju. Kleju transparentnego, który jeszcze gdzieś tu końcówkę mamy, bo jak widać jeszcze było klejenie cały czas. Może jeszcze jedną czynność, którą będę chciał z Wami zrobić, to jest oklejenie koła, bo to też ważne. I to koło będziemy za tydzień frezowali, czyli maszyna z klejem jeszcze sobie chwilę poczeka, a my białym klejem, naszą okleiniarką, szybko jeszcze zrobimy jedną rzecz, bo mam przygotowane dla Was koło, żeby z Wami wspólnie okleić. Czyli jeszcze raz zamontujemy sobie stół prowadzący. OK. Przepnę w tym wypadku tylko przewód od pompy, żeby... OK, nawet nie muszę, bo Kamil przygotował mi, tu widzę drugi przewód. Dzięki, Kamil. I koło, co jest ważne, mamy system właśnie, jeżeli chodzi o nasz przyrząd do obcinania. On będzie po pierwsze, że nam właśnie ułatwiał za każdym razem docięcie w kącie prostym, czyli tutaj przy kole też jest ważna rzecz, że muszę mieć start w kącie prostym.
No i druga rzecz, później z punkt styku. Ten punkt styku pokaże wam, jak to znaleźć, jak to ustawić do obcinania, ale najpierw musimy dodatkowo jeszcze zamontować podajnik, ponieważ to obrzeże, jak będę kleił, ono gdzieś się może podwinąć, może nam przeszkadzać i mogę go gdzieś uszkodzić. Czyli żeby tego uniknąć, montujemy jeszcze raz nasz zasobnik. OK, blokujemy i obrzeże muszę zwinąć odwrotnie, czyli lewa strona ma być na zewnątrz. OK, czyli oklejamy. Może jeszcze też sekundka, żeby jednak ustawienie zrobić. O, z zasobnikiem troszeczkę mam trudniej ustawić. W tej chwili będzie OK. OK. Blokujemy i odrobinę tego obrzeża wprowadzamy sobie do maszyny. O tak. Maszyna już jest załadowana, mam 20 sekund. Ja zablokuję tylko sobie te elementy, żeby w trakcie klejenia nam tu się nic nie obracało. I też mogę dodatkową rolkę zamontować, żeby dodatkowy docisk w czasie klejenia wykonywała ta nasza dodatkowa rolka. I kleimy od prawej do lewej. Czyli zacznę na jedynce, żeby to doklejenie było... OK, żeby to doklejenie było solidne, OK. O, czyli start mamy tak dość z pokaźną ilością kleju. Teraz już możemy przyspieszyć, czyli mogę spokojnie dać dwójkę. I jak tramwaj słyszymy, maszyna przyspiesza. Ja tutaj start okleiłem dodatkowo taśmą, zaraz pokażę, dlaczego ta taśma była. Czyli tutaj muszę w odpowiednim momencie unieść stolik. O, i w momencie, gdybym nie dał taśmy, byłoby ryzyko, że nasz klej przyklei nam się do naszego elementu. A w tym układzie, tutaj tego kleju aż naprawdę na bogato poszło, a w tym układzie ja zrywam taśmę i nasze obrzeże jest czyste. A my sobie to wszystko wykończymy, przykleimy na kolejnym szkoleniu, jak powiedziałem, z obróbką krawędzi. Czyli trzeba będzie to podgrzać, dokleić i sfrezować, ale to zrobimy wspólnie już na kolejnym szkoleniu. I to jest... Jeszcze mamy konkurs, Sławku. To jest moment, tak, kiedy temat wyczerpaliśmy, jeżeli chodzi o oklejanie, ale mamy konkurs i prośba do was, żebyście podali wartość, jakie obrzeża możemy przyklejać tą oklejniarką. Od minimalnej szerokości do maksymalnej szerokości, jeżeli chodzi o oklejniarkę KA65 Konturo. Jak powiedziałem, mówimy perfekcyjna krawędź. Temat obszerny, ale nie jest wyczerpany, bo jeszcze będziemy, jak mówię, za tydzień w tym duchu też w tym temacie kontynuowali, czyli będzie sfrezowywanie doklejek. Nie tylko tych, które dzisiaj okleiliśmy, również będziemy inne elementy oklejać i to już za tydzień. Także za dzisiaj wam bardzo serdecznie dziękujemy z Kamilem. Dużo pracy, jeżeli chodzi o oklejniarkę, ale mówię, przyjemna, czysta praca, to jest bardzo ważne. Czyli żeby jeszcze raz utrwalić, czyli mamy wszechstronność, bardzo bogaty system, jeżeli chodzi o szerokości, wysokości, grubości, bardzo bogato rozbudowany system i aplikacja niesamowicie innowacyjna, jedyny w swoim rodzaju system nakładania patronów, ale Kamil, jeszcze obiecaliśmy zmianę kleju. Jeszcze zmiana kleju. Także sorry, jeszcze troszkę się pośpieszyłem, czyli zróbmy taką szybką wymianę kleju. OK. Ponieważ wszystko jest gotowe, więc ta wymiana będzie naprawdę trwała chwilę. Ja przygotuję sobie od razu dodatkowe patrony. Nasz klej będziemy nawet wyłapywać sobie do kubeczka. Ustawiamy w ten sposób. No i teraz ważna rzecz, dźwignia, która tutaj jest na dole. O, tak sobie ustawmy, bo ten klej będzie tu nam wypływał. Ja zjeżdżam tą płytą główną, tym stołem na sam dół.
później muszę tą dźwignię poluzować, żeby nasza płyta zjechała jeszcze niżej i klej już powoli powinien zaczynać wypływać. Ja go przyciskiem startu wypycham teraz, dużo szybciej go wypycham, czyli zrobiliśmy bardzo ekonomicznie, także maksymalnie praktycznie wykleiłem to, co było. Mam wrażenie, że już czarne, chociaż może nie, może jeszcze nie. Jeszcze chyba czarnego nie widać, ale za chwilę zacznie nam się pojawiać mieszanina czarnego z tym transparentnym. Czyli około jednego patronu nie jesteśmy w stanie wykorzystać, on będzie w maszynie, no chyba żebyśmy jeszcze tutaj wyklejali jakieś elementy, bo można tak sobie zaplanować, zawsze jakieś prace takie wcześniej właśnie przygotować, żeby można było maksymalnie to wykleić, żeby te straty były jak najmniejsze, chociaż myślę, że przy tak korzystnej zmianie koloru to ten jeden patron nie będzie aż taki istotny. No i tu widzimy, jak maleje nam ilość kleju, czyli cały czas tłok z potężną siłą napiera na klej i na bieżąco go rozpuszcza, to jest ważne, czyli nie ma tak, że klej jest rozpuszczany i później zostaje, tylko na bieżąco ten, który jest wypychany, jest rozpuszczany. Jeszcze odrobinka. Jeżeli klej nam dojdzie do końca, czy tłok nam dojdzie do końca, wówczas automatycznie zacznie się cofać do tyłu. Już widzę, że jest mieszany czarny z naszym transparentnym, już lekko się przebarwia. Tak. No i teraz jeszcze odrobinę widzę tłok. Tłok ma co tam przepychać. Ale to już jest miks. Tak, i to jest moment, kiedy właśnie, zobacz Kamil tutaj na klepsydrę, czyli to jest moment, kiedy tłok dotknął do końca i cofa się automatycznie do tyłu. My sobie wtedy te patrony przygotujemy i możemy parę formatek czarnych okleić, żeby na przyszłość na przykład mieć idealnie czarne i dodatkowo jeszcze jakieś wrażliwe materiały lakierowane ze stopą, z włókniną. Czyli teraz, jeżeli nawet uniosę naszą klapę, to i tak tłok musi dojechać do końca. Nie ma tak, że my go sobie zatrzymujemy w połowie. On musi dojechać do końca i cierpliwie sobie poczekamy, aż dojedzie do końca i te dwa patrony spokojnie będę mógł załadować. Także troszkę chciałem przyspieszyć, ale obiecałem, także musimy tą operację z wami wykonać. Zobaczcie, jak prosta, jak szybka jest ta operacja. Jeszcze sekundę i tłok dojechał do końca. Za każdym razem daje nam sygnał też akustyczny, także wiemy, nie musimy pilnować, jak sobie coś pójdziemy innego robić, to też słyszymy, kiedy dana czynność jest akurat zakończona. No i tłok w momencie, jak dopchnie, tutaj muszę troszeczkę zrobić właśnie jeden myk, ok, i w tej chwili naciskając na przycisk startu, ja znowu przyspieszam pukanie. Ok. I teraz znowu przyspieszyliśmy. Już widać przebarwienia czarnego kleju z transparentnym. Jeszcze odrobinkę. No czarny, jeżeli chcemy, żeby on był rzeczywiście czarny, to chwileczkę musimy poczekać. Już jest. Myślę, że to jest ten moment, kiedy możemy przestać. Czyli teraz pokręcając pokrętłem do góry, maszyna automatycznie zamknęła płukanie, zamknęła ten proces płukania i ustawiamy sobie wtedy odpowiednią wysokość do klejenia. Tak to wygląda, czyli w tej chwili myślę, że możemy śmiało powiedzieć, że skończyliśmy. Bardzo wam dziękujemy serdecznie za dotrwanie, za obecność z nami i zapraszamy was na kolejny odcinek za tydzień
obróbka krawędzi, czyli frezarki Festool do krawędzi. Bardzo Wam dziękujemy i do zobaczenia za tydzień.